Witam gorąco wszystkich, ja jestem Darius i zapraszam Was na kolejny polski map tour na mapie Beer Rock Logging. Mapa została wydana przez Poolboy i NLA Gaming. Pojemność mapy to 52.53 MB. Została wydana 22 września 2022 na wszystkie platformy. No, jak już pewnie wiecie, jest to mapa do pracy jako drwal. Tak. To jest ten plac, którego zaczynamy. Jest co jest. Nie ma tego zbyt wiele. Co daje większe możliwości dla Was, jeśli chcecie sobie rozbudować tutaj rozgrywkę, jest dużo łatwiej. Jeśli chodzi o mapę, mapa wygląda w ten sposób. Jest dość duża. Jest naprawdę, moim zdaniem, ciekawa. Mapa prezentuje na poziomie łatwym, więc do tego obszaru należy ta dolna część mapy. Rzeka i no i droga do kilku punktów, która prowadzi. Dość ciekawa, powiem. Jeśli chodzi o ceny, są takie nawet w miarę, ponieważ są tereny leśne, więc z tego mogą być dobre pieniądze. Oczywiście trzeba włożyć do tego trochę pracy, no ale w porównaniu do tego, co można zarobić, to ceny są ok. 111, 117, 120, 514, 191, 169, 140, także jest takie w miarę rozsądne. Tak, co mamy tutaj? Tutaj mamy handlarze zwierzętami, to jest w tym miejscu. Mamy stację paliw. Mamy jedyny punkt sprzedaży w tym miejscu. Tu jest sklep, a w tym miejscu mamy jedyne pole, które tutaj jest na mapie już od razu. Na tym polu, jak widzicie, jest poplar. Jeśli chodzi o sprzęt, od którego zaczynamy, piękna patriotyczna amerykańska flaga. Jest już traktor przygotowany do zbioru tego poplaru, a reszta sprzętu jest w shopie. Także jeśli popatrzymy, mamy tak, jeden traktor, to jest Deutsch War, 247 koni ma, później mamy ciężarówkę, 505 koni, to jest Mack. Później mamy dwa sprzęty do obróbki drzewa, czyli dość cienkie do przewozu. I są to pojazdy, które są zmodyfikowane do tej mapy przez twórców. Tutaj mamy do obsługi bel z poplaru, czyli belowarkę i taki popychacz, zderzak. Później mamy przyczepy. Później mamy urządzenie do usuwania pni. 2 metry szeroki, wymaga 150 koni. Tutaj mamy tur. No i jeszcze do przełożenia, do przemieszczenia beli. W tym przypadku z poplarów. Reszta sprzętu jest tutaj. Tutaj również mamy miejsce do przespania się. Także tu jest cały sprzęt. No dobra. Jedziemy w drogę. Powiem Wam, że
droga, no, jeśli chodzi o mapę, zaczynając, jakby to powiedzieć, nie sadzajmy z góry, o. I jest to jedna z map, która jest dobrze dopracowana, mimo że jest właśnie tylko z drzewem. I jak sami widzicie, no, w niektórych miejscach, to powiem, że robi wrażenie. Tak jak w tym przypadku. Naprawdę fajnie to wygląda. Efekt jest... No... Ma swój urok, że tak powiem. I... Przejedziemy się na drugi koniec rogu mapy. I zobaczycie sami, jak to wygląda. Z tego co widzę, jest to już mapa przygotowana pod moda, który ma wyjść już niebawem od Giants. Ma to być mod związany właśnie z wyrąbką drzew, czyli dodatkowe jakieś tam maszyny. Plus jeszcze dodatkowo ma być urządzenie, które pozwala transportować ścięte bele drzewa z góry w dół po linie. Czyli tu jak sami widzicie, już dość wysoko się wspięliśmy, jadąc tą drogą. O, i takie miejsce jak na przykład to tutaj, stromo w dół. Myślę, że to będzie właśnie do wykorzystania tego właśnie modu, który ma wyjść niebawem. No i druga sprawa, jadąc na przykład tym drogą, czuję się jakbym naprawdę jechał w takim dzikim terenie leśnym, wysoko postawionym gdzieś na lasce. Naprawdę fajnie to wygląda. W tamtym kierunku, jeśli byśmy pojechali, tam jest wieża. Czyli taka standardowa wieża, która została tutaj 22 dość często używana na mapach. Można z niej zobaczyć widoki. Jest dość wysoko usytuowana. Stąd widać kolejny punkt na mapie, tam przód, który jest wysoko usytuowany na tej mapie. No. I to by było na tyle. No dobra, wróciłem. Auto postawiłem na kółka, na ramach rekompensaty. Wyszedłem właśnie tutaj pokazać wam, jak to wygląda z góry. Także widoki dość ciekawe, jak na tereny leśne. Jeszcze może z tego miejsca wam powiem właśnie, jak wyglądają sloty na konsoli, ponieważ ominąłem to w miejscu, gdzie jest, gdzie się zaczyna. Od poziomu łatwego zaczyna się od 614. Poziomu trudnego zaczynamy od 594. Czyli zaczynamy bez ziemi, aczkolwiek sprzęt nadal mamy ten, co jest przy poziomie łatwym. I jeśli sprzedamy ten sprzęt, to zejdziemy ze slotami do 493. Że myślę, że jak na początek rozgrywki, gdzie możemy sobie różne rzeczy poustawiać, pokupować, myślę, że jest okary. Ok. Teraz szybko zejść na dół. O, to było szybkie. Są tu jeszcze snajczki. Także 50 tysięcy go są w kadrze. To się dobre miążki. Chyba jest 20 ich, z tego co kojarzę. Jeśli chcecie się dowiedzieć, czy na mapie są znajdźki, to warto sobie zajrzeć tutaj w statystyki. Na samym dole, w drugiej rubryce, po prawej stronie macie, ile jest do zebrania znajdziek, jeśli są w ogóle jakieś.
Dobra, tym razem jadę już drogą. No, tym razem wylądował na kółka. No i dalej będziemy oddalony dość sporo teren od miejsca, którego zaczęliśmy. Jeśli chodzi o sprzęt, którym chcemy tutaj pracować, to naprawdę musimy wziąć pod uwagę moc tego sprzętu. Z tego względu, że widzicie, jaki jest teren, jak on wygląda, i na pewno tutaj będzie trzeba być skoncentrowanym, jeśli chodzi o pracę. Sobie wyobraźcie pełną załadowaną przyczepę drzewa. I jadąc taką drogą, nie wiem, z górki, ciężko będzie wyhamować i wykręcić w ostatniej chwili, bądź tak jak na początku była tam droga zaraz za mostem, można na pewno wypaść i wywrócić przyczepę. A widać, że tutaj dróg nie jest mało takich niebezpiecznych, także za każdym rogiem coś się czai. To jest fajny też efekt. Jeśli spojrzycie sobie tam do góry, tam u góry prowadzi droga właśnie. Także stąd pojechaliśmy tu. Tu widzieliśmy tą wieżę. Później tu w dół. Tu jesteśmy teraz w tym miejscu. I to jest właśnie ta droga, którą właśnie widać stąd. Też ciekawe miejsce. Widokowe na jezioro, które tam teraz w tym kierunku jedziemy. W sumie to można było może tamten by pojechać. Jak jezioro zobaczyć, to może z góry. Jedziemy na ten punkt widokowy, który był widoczny z wieży. Mieliśmy dwa. No i tak widzicie, tutaj taka droga. No i jadąc z góry z ładunkiem, trzeba naprawdę uważać. No widoki, ekstra. Mega. Jeszcze nie robiłem na takiej mapie z takimi widokami. Jeśli chodzi o mapę z leśnictwem. Szczerze mówiąc, chłopcy zrobili naprawdę kawał dobry rower. Ja pierdziu. Nieźle. No i jesteśmy tu na samej górze. O, kolejny kalicz. Widok na jezioro. No ale co, myślałem, że będzie bardziej otwarte, ale to przesłonięte drzewami. No i mniej więcej tak wygląda właśnie ta mapa. Jeszcze
Patrzę, jak to wygląda z lotu ptaka. Nieźle. No, a tu wygląda w ten sposób jezioro. Tu jest taka turystyczne. Na odpoczynek dla turystów. O, wpadłem do jeziora. No i tutaj jeszcze jest taki fajny płaski teren, który można sobie wykorzystać na budynki. Nie trzeba kombinować, żeby stawiać, po prostu jest przygotowany w razie W, jeśli ktoś by chciał coś sobie wybudować. No dobra, z mojej strony to wszystko. Tutaj za bardzo nie ma też co pokazywać właśnie z tego punktu, chyba żeby wyjść na najwyższą górę. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to wiecie co robić. I zapraszam na kolejne polskie mapy, które już niebawem, jak tylko wyjdzie kolejna mapa. Na razie, cześć, pozdrawiam gorąco.